Witam Was serdecznie po raz kolejny. W dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć parę słów na temat obozów rzymskich na terenie prowincji rzymskich. Nim przejdziemy do tego tematu, należałoby zarysować minimum informacji na temat prowincji, żebyście zrozumieli, w jakim celu te obozy stacjonowały, jaka była ich rola itd. Tak jak wiecie, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, bodajże w pierwszym, Imperium Rzymskie rozrastało się drogą ekspansji na nowe terytoria barbarzyńskie, które były podbijane lub zawierane były traktaty, stawały się państwami klienckimi. I generalnie, jaki był cel zdobywania nowych terytorium przez Imperium Rzymskie i poszerzania jego wielkości? Głównym podstawowym celem było pozyskiwanie surowców dla obywateli rzymskich, pozyskiwanie niewolników, złota, srebra, płodów rolnych, wszystkiego, co mogłoby w jakiś sposób podnieść status społeczny obywateli rzymskich. Także taka prowincja była zdobywana lub był podpisywany traktat i stawało się to państwo państwem klienckim, tak jak państwo dackie na przykład. I generalnie Rzymianom zależało na tym, żeby takie państwo klienckie doić finansowo i żeby takie państwo klienckie przyjęło zwierzchnictwo Rzymu. Także tworzyła się taka sieć terenów podbitych militarnie, terenów związanych traktatami klienckimi i to włączanych w obręb imperium, i w ten sposób Imperium Romanum się rozrastało. Tak jak wiecie, tereny barbarzyńskie były terenami dosyć stresogennymi dla nowych właśnie gości z Imperium Romanum. Z jakiego powodu? Wiadomo, ci barbarzyńcy byli na niższym poziomie rozwoju, ale także mieli jakieś swoje techniki walki, trochę inne, mniej może skondensowane i mniej zestandaryzowane jak legiony, ale też potrafili wydusić jakąś ilość wojowników. Przykładem tutaj były wojny dackie, gdzie wylicza się, że Dakowie potrafili zebrać nawet do 250 tysięcy germańskich wojowników ze swojego plemienia oraz plemion innych, które były niechętne Rzymowi. Także były to ogromne ilości. W lesie teutoburskim w 9 roku naszej ery Varus został wyrżnięty z legionami przez około 40 tysięcy Germanów. Także taka ilość wojowników, nawet jeżeli jest na niższym poziomie rozwoju od technik militarnych Imperium Rzymskiego, była jakimś zagrożeniem. Generalnie rzecz biorąc, bez względu na to, czy tereny były bezpieczne, czy mniej bezpieczne, należało w jakiś sposób je zabezpieczyć. I w momencie, kiedy zdobywano taki teren, budowano, organizowano na tym terenie zarządzanie poprzez maksymę dziel i rządź, organizowano strukturę państwową na tym terenie, takie prowincje właśnie limesowe, głównie to były prowincje cesarskie, one były zarządzane przez jakiegoś konsula, czy jakiegoś pretora, czasami to był prokurator, tak jak w Judei na przykład, i taki człowiek, taki konsul, czy tam prokurator wyznaczał takiego kogoś jak legat legionis, i ten legat legionowy był odpowiedzialny za legion. Dowodził legionem na tym terenie, odpowiadał za wszystkie zwycięstwa, za wszystkie porażki i generalnie był zwierzchnikiem armii. W przypadku, gdy nie było na danym terenie stałych obozów legionowych, które tam po kilkadziesiąt lub kilkaset lat były koszarami, w których stacjonowały wojska, mające zabezpieczać ten teren i interesy imperium. No nie wiem, w przypadku niektórych części Germanii, gdzie nie było tego typu stałych założeń, to zdarzały się również obozy
takie wędrowne, bo tak jak wiecie, w przypadku, nie wiem, chociażby daków najpierw, a potem właśnie tego lasu teutoburskiego nieszczęśliwego, doszło do takich sytuacji, że te legiony musiały się przemieszczać. Pojawiał się na przykład po bitwie w lesie teutoburskim, 6 lat później pojawił się Germanik z legionami, przeprowadził taką kampanię porządkową i zlał właśnie Arminiusza, czyli przywódcę Heruszków, którzy tu wcześniej pokonali Varusa. No i żeby ten Germanik mógł dotrzeć ze swoimi legionami właśnie na tereny dzisiejszej Saksonii, dzisiejszych Niemiec, to musiał gdzieś się po drodze zatrzymywać, tak? Zasada była taka, że taki obóz wędrowny musiał być rozbity przez legiony nawet na jedną noc. Musiały powstać wały, interwalum, palisada, bramy lub ewentualnie ufortyfikowane wejścia. I tego przestrzegano, tak? Legioniści nawet jednej nocy nie byli w stanie przespać w niezabezpieczonym terenie. Także tak czy siak na terenach prowincji i na terenach germańskich, gdzie te legiony się pojawiały, jakieś typy obozów musiały być. Generalnie rzecz biorąc, cztery typy obozów legionowych. Pierwszy obóz to było Castra Estiva. Był to właśnie obóz marszowy, o którym mówiłem i był zakładany na każdy nocleg w czasie kampanii letniej i był otoczony wałem ziemnym, właśnie palisadą budowaną z drewna, z jakichś tam zaoszczonych pali i tak dalej. Tego typu obozy po opuszczeniu, nawet po jednej nocy noclegowej, były rozbierane, resztki konstrukcji były palone lub zabierane. Legioniści zabierali takie zaostrzone pale, ze sobą musieli nieść i z nich tworzyli palisady w następnym obozie następnej nocy. Także tak to mniej więcej wyglądało. Taki obóz marszowy był wznoszony od 3 do 6 godzin. Drugim typem obozów to były Castra Navalia. To był obóz budowany nad brzegiem cieku wodnego w celu osłony okrętów, które były wyciągnięte na ląd. Trzecim typem to było Castra Hiberna. To był obóz zakładany na okres zimy i takie obozy również były otoczone drewniano-ziemnymi konstrukcjami, posiadały różnego rodzaju bramy i tak dalej. Właśnie Castra Hiberna to był taki obóz, do którego generalnie zdążały już chyba oddziały Varusa, kiedy to przeprowadziły właśnie bitwę, wpadły w pułapkę w lesie teutoburskim. Te wojska schodziły właśnie z takiego obozu letniego do obozu zimowego. I ostatnim typem obozów, które najbardziej nas interesują i które tutaj widzimy właśnie na tym, bodajże na tej rycinie, bo to wygląda na to, że to są stałe budynki, a nie namioty, i bo tutaj jeszcze jest obok amfiteatr zbudowany. Pojawia się jakaś osada przylegionowa i to był właśnie ostatni typ i to było tak zwane castra stativa, czyli obóz zakładany w miejscu strategicznym. On był silnie obwarowany z murami, różnego rodzaju konstrukcjami obronnymi. W takim obozie było coś takiego jak komendantura, principia, były valeturinaria, czyli szpitale wojskowe, magazyny, stajnie, sklepy oraz termy legionowe, czyli miejsce wypoczynku i regeneracji żołnierzy. I dlaczego tego typu właśnie obozy, castra stativa, są najważniejsze dla nas i do dnia dzisiejszego? Ponieważ tego typu obóz często dawał początek współczesnym miastom europejskim, które do tej pory funkcjonują i tak dalej. Bardzo często na przykład na terenach Celtyki, jak legiony podbijały tereny celtyckie, to na terenach oppidów celtyckich, czyli osad celtyckich podbitych, stawiano castrum lub jakimś takim bardzo charakterystycznym, ważnym punkcie. Stawiano takie castrum i w tym miejscu, do tego miejsca schodziły się wszystkie okoliczne prostytutki, wszyscy rzemieślnicy,
różnego rodzaju ludzie, którzy, nie wiem, potrzebowali uzyskać poczucie bezpieczeństwa, będąc blisko takiego natłoku żołnierzy lub szukali jakiegoś interesu i powstawały takie właśnie osady, jak tutaj widzicie, osadę pod wałami, tak? Obok tego amfiteatru, coś tam zaczyna się dziać, jakieś budynki na zewnątrz są stawiane i obok powstawały takie osady zwane kanabe. Również kanabe Legionis, były to właśnie osady okolicznych ludzi, tak jak powiedziałem, lub ewentualnie też rodzin legionistów, bo często jak takie castrum, tak jak na przykład w Nowe na terenie Bułgarii, taki obóz wojskowy funkcjonował od I do V wieku naszej ery, czyli tak naprawdę koszary miały 400 lat, to w tym miejscu wiadomo, że jak legioniści stali na przykład, nie wiem, połowę swojego życia zawodowego stali na terenie castrum, to jakieś tam rodziny zakładali, wiązali się z lokalnymi kobietami. Co ciekawe, te związki z lokalnymi kobietami były formalnie jakimiś ślubami, ale przez Imperium Rzymskie nie były uznawane. A to potem powiem o tych wszystkich rzeczach na ostatnim odcinku, mówiąc o życiu legionisty. Ale no generalnie jakieś tam rodziny mieli, lubili też oczywiście korzystać z usług prostytutek, jak powiedziałem, to była powszechna rozrywka. Także wiele różnego rodzaju istnień ludzkich gdzieś tam w pobliżu tego castrum się objawiało w celach najczęściej majątkowych, tak? Uzyskania jakichś tam zarobków, tak? I w ten sposób powstawały miasta, i które później rozbudowały się do takiego stopnia, że wsiadacie w samolot, teraz akurat nie, bo jest COVID, ale lecicie sobie do Paryża czy do Londynu i nawet do głowy wam nie przyjdzie, że tego typu miasto, czy na przykład do Budapesztu, i nie macie pojęcia nawet, że tego typu miasto właśnie powstało w ten sposób, jaki tutaj macie na tej rycinie. Przejdźmy sobie do następnego slajdu. Tutaj macie pokazane tymi czerwonymi kropkami miasta, które mają swoją genezę właśnie z terenów castów rzymskich lub jakichś takich założeń właśnie rzymskich. To są współczesne jakieś tam miasta. Tutaj bardzo łatwo zauważyć, macie Ren. Zobaczcie sobie, weźcie sobie, odpalcie teraz mapę Europy i spójrzcie, jak to wygląda, jak bardzo dokładnie jest zarysowany Ren i to jest ten właśnie limes na Renie. Wszystkie te osady były praktycznie założone na podstawie właśnie castów legionowych. Poniżej macie jeszcze teren założeń na rzece Dunaj i tak dalej, trochę tego jest w Hiszpanii, bardzo dużo jest na Wyspach Brytyjskich, tak jak widzicie w Wielkiej Brytanii. Tutaj macie mapkę, która właśnie pokazuje nam w II wieku naszej ery rozmieszczenie legionów. Zobaczcie sobie, macie tutaj właśnie Ren, macie Dunaj i na całej linii praktycznie Dunaju stoją legiony. 9 Klaudyjski, 5 Macedoński, 1 Italski, to jest właśnie Nowe, 7 Klaudyjski, 4 Flawijski i tak dalej. I mamy właśnie tutaj, już mamy zaznaczone miasta starożytne, które opierały się właśnie, które swoją genezę miały w castach rzymskich. I mamy tutaj, widzimy już na pierwszy rzut oka, takie miasta jak Budapeszt, takie miasto jak Belgrad, takie miasto jak Wiedeń. Widzimy tutaj jeszcze tego typu miasta jak Londyn, mamy tutaj miasto jak Paryż i tak dalej, i tak dalej. Tego było bardzo dużo. To są współcześnie
głównie stolice różnego rodzaju państw europejskich, ale właśnie rozpoczęło się to od budowy klasztoru rzymskiego na terenach podbitych, na terenach osad podbitych różnego rodzaju plemion i oparło się o wymianę genetyczną właśnie legionistów rzymskich czystego testosteronu, najczęściej z lokalnym jakimś elementem, substratem seksualnym. Tutaj macie pokazaną mapę Wielkiej Brytanii. W górze macie Wał Hadriana, a poniżej macie miasta właśnie założone przez Rzymian, które były Castra Romana. I tutaj macie bardzo ciekawą rzecz, bo o ile masz końcówka nium, mówi nam tak jak londinium, corinium, mówi nam lindum, mówi nam o tym, że było to oppidum celtyckie wcześniej, czyli była to osada celtycka, takie miasteczka, które mają końcówkę Chester, jak Manchester, Colchester, Rochester, Chester. Takie miasta z tą końcówką Chester mówią nam o tym, że to prawdopodobnie było miasto założone przez Rzymian, bo Chester daje nam od razu analogię z castrum, tak? Czyli ta końcówka Chester mówiła o tym, że prawdopodobnie na terenie danego miasta początki to miasto wzięło od obozów wojskowych. Także tak czy siak, tak jak w przypadku Wysp Brytyjskich, czy były to oppida celtyckie, czy były to miasta założone z terenów castrum rzymskiego, to tak czy siak Rzymianie zdobywali te oppida i stawiali na tym osady swoje rzymskie, a w miejscach, w których stawiali obozy rzymskie, powstawały kolejne inne osady, które właśnie się nazywały, miały zakończenie nazwy Chester. Co było ciekawe, pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli powstaje tyle różnego rodzaju miast, to trzeba je jakoś ze sobą skomunikować. I właśnie Rzymianie zaczęli budować sieć dróg, dzięki czemu nie tylko zresztą Wyspy Brytyjskie, ale również tereny Europy dokonały bardzo dużego skoku rozwojowego. Właśnie te stanowiska legionowe i miasta rzymskie i ten okres, ta romanizacja tych terenów, prowincji spowodowała to, że dostały te tereny takiego kopa rozwojowego. Te plemiona germańskie, które tam mieszkały z dziada pradziada na tych terenach, no to były naprawdę zacofane w porównaniu z tym światłem Rzymu. I no zobaczycie zresztą później, jak wam pokażę na przykładzie właśnie obozu wojskowego w Nowe, jakie stały budynki murowane, to wam oko zbieleje, a także na przykładzie Carnuntum, również obozu legionowego. Także to była zupełnie inna technologia. To mniej więcej można porównać do tego, jak pojawiają się na ziemi chełmińskiej, na terenach plemion pruskich krzyżacy i zaczynają stawiać zamki swoje i dają, wiadomo, krew się leje, giną ludzie i tak dalej, ale w ramach tego krzyżacy dają sobą kopa technologicznego i te tereny się rozwijają, dochodzi do urbanizacji, tworzenia dróg, rozwoju kultury materialnej. Teraz chciałbym wam powiedzieć troszkę na temat budowy obozów wojskowych, jak to wszystko wyglądało, jak później pokażemy kilka planów rozmieszczenia obozu i tak dalej, a później opowiem troszkę po kolei, jak wyglądała budowa takiego obozu. Tutaj mamy przykład na pierwszym slajdzie. To jest obóz z Niemiec, obóz z Halteryn, 34,5 hektara, czyli potężne założenie. To jest castrum Legionu XIX.
czyli tego legionu, który obok legionu 18 i 17 został później wymazany z kart historii ze względu na to, że został totalnie zniszczony w lesie teutoburskim przez Germanów. Zobaczmy sobie dalej, następny slajd. Generalnie sama idea obozów rzymskich to już jest okres Republiki, czyli dokładnie nie wiadomo, kiedy się to zaczęło, ale pewno bardzo dawno temu, bardzo wcześnie. Wiadomo, że około 280-275 roku przed naszą erą wojska rzymskie w walce z Pyrrusem budowały już takie kastra podczas marszu, czyli kastra marszowe, mające na celu zabezpieczenie taborów, ewentualnie rannych i miejsce do ucieczki w przypadku przegranej bitwy. Później przez cały okres Republiki do wczesnego cesarstwa, do reformy Mariusza i później również ta idea obozu była podtrzymana. Sama struktura obozu niewiele się zmieniła. Zobaczmy, tutaj mamy taki schemat, trzy schematy jakiegoś obozu od podstawowego przez bardziej skomplikowany do już większego. Zależało to oczywiście od ilości legionów, które stacjonują w tym obozie, oczywiście również od możliwości terenowych i tak dalej, bo generalnie wyznaczano tego typu obozy na planie kwadratu, ale jako obozy marszowe były one wyznaczane również mniej restrykcyjnie ze względu na ukształtowanie terenu, tak? Jeżeli na przykład było jakieś wzgórze, które było ścięte i było zabezpieczone, było to naturalne zabezpieczenie dla wojska, to dostosowywano ten obóz do kształtu wzgórza. Tu, tak jak widzicie, mamy różne stopnie skomplikowania obozów, ale generalnie sam schemat budowy był bardzo podobny. Tutaj mamy właśnie jeden z obozów wczesnych, obóz republikański. Też widzicie plan kwadratu, dokładne rozmieszczenie. Ja specjalnie nie omawiam tego obozu na tym przykładzie, bo będę chciał na bardziej skomplikowanym przykładzie omówić za chwilkę. Zobaczcie sobie tylko, jak to wyglądało. Były rzędy, była kawaleria, czyli byli equites, byli principes, hastati i triarii, czyli mamy tutaj cztery formacje, które brały udział w strukturach wojsk Republiki. Mamy wyznaczone ulice, jedną, drugą, które przecinają się pod kątem 90 stopni i również mamy jakieś ulice poboczne typu Via Quintana. I w drugiej części obozu mamy budynki użyteczności. Za chwilkę dokładniej to wszystko omówię. Generalnie rzecz biorąc, tak jak widzicie, obóz wytyczano na planie prostokątu lub kwadratu. Za wytyczenie obozu bezpośrednio odpowiadał prefektus castrorum. Tutaj wyglądało tak, to także wyznaczano właśnie kwadrat lub prostokąt, który dzielono na cztery ćwiartki, niekoniecznie równe, tak, jeżeli to był prostokąt, puszczając przez ten prostokąt dwie prostopadłe do siebie ulice główne. Czyli widzicie pierwszą ulicę, to jest Via Principalis. Ona idzie od prawej strony do lewej i ta Via Principalis kończy się bramami. Porta Principalis Dextra i Porta Principalis Sinistra, czyli bramą lewą i bramą prawą. Z kolei od góry do dołu tą ulicę Via Principalis pod kątem prostym przecina druga ulica, która się zwała Via Pretoria. Via Pretoria leciała przez Pretorium, czyli przez plac i Questorium, dwa place, które były w obozie i kończyła się na górze bramą, która się nazywała Porta Decumana, tak jak widzicie, czyli brama tylna i na dole była brama zwana Porta Pretoria, czyli brama przednia. Jeszcze mieliśmy taką ulicę jak Via Quintana. Ona biegła równolegle do Via Principalis, tak jak widzicie, nie łączyła się z żadną bramą i też dzieliła ten teren w sposób uporządkowany. Oraz Via Sagularis,
Tutaj mieliśmy Via Segularis, to była ulica, droga wiodąca dookoła obozu od wewnętrznej strony umocnień, czyli przez tak zwane interwalum, czyli przesył między wałami a zabudową obozu. Całość otoczona za Via Segularis w kierunku zewnętrznym była wałem, który zwał się Ager, oraz często także murem lub palisadą, tak zwanym wallum, które to wallum było przecinane w czterech punktach w miejscach, gdzie znajdowały się bramy. W obozach wędrownych marszowych były to często zamiast bram po prostu dziury w tym murze, i które były, tak jak widzicie tutaj przy Porta Principalis Sinistra na przykład, jest dziura w murze i z przodu przednią jest taki narysowany koło nazwy, tak? I to była taka fortyfikacja ziemna będąca właśnie umocnieniem przed bramą. I tam stały straże. Czyli często normalnych takich konwencjonalnych bram nie budowano. Tak jak widzimy, podział tych trzech głównych ulic, czyli Via Pretoria i Via tutaj Principalis oraz Via Quintana, dzieliły nam obóz na takie trzy charakterystyczne strefy. Była to od samego dołu, tak jak widzicie, Pretendura, po środku jest to Latera Pretorii i na górze jest Retendura. Pretendura to była taka właśnie część przednia, tutaj ciągnąca się od Porta Pretoria, czyli od bramy aż do Via Principalis, czyli do tej ulicy, która przecinała obóz od bramy do bramy. Drugą częścią była Latera Pretorii i właśnie w samym środku obozu była ograniczona Via Principalis oraz Via Quintana. A trzecia, ta tylna część obozu, to była Retendura, która zaczynała się od Via Quintana i prowadziła aż do bramy tylnej. I tutaj przez te dwie części ostatnie po środku biegły dwa place, było to Pretorium oraz Kwestorium. W punkcie centralnym gdzieś tam wyznaczano forum, czyli taki plac podstawowy, na którym to placu właśnie było Pretorium. I blisko, generalnie Pretorium to była kwatera głównodowodzącego. Ona jest ulokowana blisko centralnej kwatery. Tak? Oprócz tego był taki budynek jak domus, była to kwatera trybuna. Ja to pokażę w dalszej części, w takiej części zwanej Scamnum Tribunorum i tam były kwatery trybunów generalnie. Było, trybunów było od Republiki w sumie sześciu i oni się wymieniali władzą. Oni generalnie wymieniali się władzą rotacyjnie. Dwóch przez miesiąc sprawowało władzę nad legionem, zmieniali się co drugi dzień. A czterech pozostałych w tym czasie służyło naczelnemu wodzowi, czyli gdzieś tam legatowi, który jest, tak jak widzieliście w strukturze legionów, najwyżej. Gdzieś tam te trzy części były generalnie podzielone barakami wojskowymi, które się nazywały centurie. W takim baraku kwaterowali się legioniści i te centurie właśnie były ulokowane, tak jak tu widzicie, w charakterystyczne rzędy. Poszczególne kontubernia, tak jak mówiłem, czyli grupy ośmiu legionistów plus dwóch służących lub niewolników, takim poszczególnym kontuberniom przydzielano kwaterę złożoną z dwóch pomieszczeń. I arma to było pomieszczenie zewnętrznie ulokowane, gdzie trzymano broń i wewnętrznie położone papilio, czyli sypialnia, o identycznej nazwie jak wojskowy namiot rzymski. 12 takich, 14 podwójnych pomieszczeń leżących obok siebie tworzyło rodzaj pawilonu, który tam potem był taki cały, długi, prostokątny. I w tym takim pawilonie mieszkali żołnierze jednej centurii. 1/3 jego powierzchni była miejscem, w którym przebywał centurion oraz mógł być także opcjo, czyli jego zastępca i inni młodsi oficerowie. A 2/3 takiego pawilonu
zajmowali szeregowi legioniści. Sześć takich pawilonów położonych równolegle koło siebie stanowiło taką kwaterę całej kohorty. Czyli w centralnej części gdzieś tam tego obozu mamy tak zwane principia, czyli to jest kwatera główna. Ona leży w samym środku obozu. I w niej, w środku tego principium znajdował się taki dziedziniec otoczony kolumnadami, tak zwana Bazylika Principiorum. Tam znajdowała się kaplica zwana Edes, w której to kaplicy przechowywano m.in. insygnia legionowe Signum oraz Aquile, czyli orła, który był znakiem całego legionu. I w tej części, również przechowywano często główny skarbiec, erarium oraz stały tam posągi bogów, boskich cesarzy oraz ołtarze, na których składano ofiary. Nie wiem, czy oglądaliście Barbarzyńców na Netflixie. Oczywiście to jest taka historyjka, która ma oparcie w faktach, czyli chodziło o właśnie wycięcie trzech legionów Warusa w Lesie Teutoburskim. Film tak sobie, no oczywiście bajeczka, tam jest pokazane, że jadą ekwici na koniu, wiozą orła legionowego, podjeżdżają do Germanów, Germanie się kłaniają, całują tego orła na znak poddaństwa. Oczywiście bzdura, nikt by nie pozwolił narażać insygniów legionowych, bo nie daj Bóg, gdyby taką grupę kilku żołnierzy napadli Germanie i zabrali takie signum chociażby albo orła, to byłby to taki blamasz dla legionu, że pewno doszłoby do decymacji, co dziesiąty by został zabity albo cały legion by wymordowano za to. Także tam jest dużo takich historyjek bzdurnych w tym filmie. Na przykład tam właśnie jest pokazane, że Germanie się zakradają, tam trzech Germanów się zakrada do obozu legionowego i dostają się właśnie do tego miejsca, w którym są trzymane znaki, jest trzymany orzeł i wykradają z obozu tego orła. Oczywiście to jest historia, bzdura i tak dalej. Jedyne, co warto obejrzeć w tym filmie, to ewentualnie zwrócić okiem uwagę na budowę właśnie Castrum Romanum lub ewentualnie na budowę zabudowań mieszkalnych i gospodarczych Germanów, bo to było charakterystyczne dla całej tutaj terenu Germanii i bardzo podobne budowle prawdopodobnie były również na ziemiach Polski per analogiam w kulturze przeworskiej. No, także taka dygresja. Także tam mogliście sobie na Barbarzyńcach zobaczyć właśnie taki namiot, w którym akurat tam był namiot, bo to był obóz wędrowny, marszowy, ale w obozie stałym był to budynek, w którym trzymano właśnie insygnia. On był pośrodku principiów, to była, tak jak powiedziałem, główna kaplica. Oprócz tego było coś takiego jak armamentaria, to był w składzie principiów była zbrojownia, były oficja, czyli kancelarie, w których były miejsca rejestracji legionów, tak zwane tabularium legionis. Tam prowadzono całą księgowość i cały spis żołnierzy. Były skole, czyli były pomieszczenia, gdzie spotykały się różne kolegia żołnierskie, stowarzyszenia, fabrykę, czyli były jakieś takie warsztaty legionowe. Było, co ciekawe, dalej pokażę na takim slajdzie, było valetudinarium, czyli to był szpital legionowy, to tak jak Wam mówiłem, ja brałem udział w wykopaliskach archeologicznych właśnie na terenie Valetudinarium Legionu Pierwszego Italskiego w Bułgarii. Oprócz Valetudinarium było coś takiego jak Chorea, czyli Spichlerze i jeszcze Termy, czyli kompleks łaźni w takich składowych częściach, tak jak klasyczne łaźnie wyglądające, gdzie tam było również zadaszone miejsce poza basenem do ćwiczeń. Zaraz sobie zobaczymy na innych slajdach, jeszcze uzupełnimy te informacje. A tutaj macie właśnie pokazany plan obozu legionowego w Nowe w Bułgarii. Tutaj za Valetudinarium na samej górze płynie Dunaj, jest skarpa w odległości kilkudziesięciu metrów od obozu.
Macie tutaj pokazane właśnie wały, macie pokazane cztery bramy, tak jak widzicie, są wyznaczone ulice przy Via Principia, czyli tej zielonej od prawej do lewej dzielącej obóz. Macie Principia tutaj centralnie zbudowane. To jest obóz taki stacjonarny, który trwał bardzo długo, także tutaj macie kamienne budowle. I tyle, które miały służyć dłużej, tak? To nie był obóz marszowy, w którym stawiano namioty lub drewniane jakieś baraki. Tutaj macie właśnie w centralnej części Principia w ramach tego Principium widzicie tutaj portyki właśnie w środku i tam było to, co powiedziałem, czyli świątynia, na insygnia, skarbiec i reszta tych części użyteczności publicznej. Obok macie termy służące właśnie do kąpieli i do ćwiczeń, do wypoczynku. Na górze po drugiej stronie Via Principia macie właśnie to Scamnum Tribunorum, o którym Wam mówiłem, czyli miejsce mieszkania trybunów blisko placu, obok sąsiadującego z placem. I wyżej macie Valetudinarium, czyli szpital z centralnym placem po środku. Wszystko było zadaszone. Ja Wam później opiszę generalnie jeszcze dokładniej na przykładzie nowe, taki stały i dokładnie Wam to wszystko omówię. Pójdźmy dalej. Tutaj macie przykład Windobony. To jest dzisiejszy Wiedeń, część dzisiejszego Wiednia. I tutaj tak samo jak w Nowe, tak jak widzicie, obóz jest ustawiony plecami do Dunaju. Co to daje? No daje to oczywiście automatycznie naturalną fortyfikację jednego boku Castrum. Jest ono zabezpieczone od rzeki, bo nawet jak tam jest przesmyk kilkudziesięciometrowy od rzeki do wałów, to i tak to wojsko się tam nie uzbiera w takiej ilości obce, żeby mogło zagrozić z tamtej strony. Tutaj macie przykład właśnie Canabae Legionis, czyli tej osady legionowej, która powstała przy Castrum. Zobaczcie, to jest kolor szary, ten dookoła tego prostokątnego założenia obozowego. Tutaj możecie sobie popatrzeć te wielokolorowe prostokąty. To są w środku, to są właśnie elementy, tak jak widzicie, po środku jest czerwone Principium. Oprócz Principium mamy tutaj takie z boku po lewej stronie różowe Tribunorum, zielone, tak jak widzicie, prostokątne Scamnum Tribunorum, czyli miejsce mieszkania trybunów. Oprócz tego mamy na czerwono pokazany lazaret. Tutaj na taki różowy kolor też jest. Tak jak w Nowe, najbliżej rzeki, w tej tylnej części obozu i tyle, tak? Także tutaj generalnie były jakieś elementy stałe, z których taki obóz rzymski się składa i one były wszędzie powtarzalne. Czy to był obóz marszowy z namiotów lub baraków, czy to był obóz letni z baraków właśnie sezonowych. Czy to był obóz stały, Castrum Stativa, który potrafił 400 lat, tak jak na przykład Nowe, funkcjonować w jednym miejscu? Tutaj macie właśnie pokazane jeszcze grafikę ukazującą Windobonę, to co przed chwilą, z otaczającą kanabę właśnie osadą cywilną, która powstała tutaj w pobliżu Castrum i dała początek dzisiejszego mu Wiedniowi. W tej części powiem Wam dokładnie, jak budowano obóz legionów rzymskich, taki obóz marszowy, czyli Castrum Estiva. Tutaj troszeczkę pójdę na łatwiznę. Zamiast sobie żyły wypruwać, wykorzystam bardzo fajny blog pana Piotra Wójca, na który trafiłem w internecie
I tutaj ma omówiony właśnie obóz wędrowny, obóz marszowy z bardzo fajnymi tutaj ilustracjami. Czyli ta część będzie rodem, częścią dla dzieci prawie że, ale dzięki temu może nie uśniecie z nudów, tak, na sam koniec tego odcinka. Więc zacznijmy może od tego, jak te obozy marszowe budowano. W momencie, kiedy wojsko się zatrzymywało po 8 godzinach marszu gdzieś w terenie, to wysyłano exploratores, czyli zwiadowców, lub ewentualnie prefectus castrorum z ekwitami, z kilkoma oficerami, wsiadał na habetę, ruszał sobie w pieriot w teren, żeby się rozejrzeć w terenie, gdzie można byłoby wytyczyć obóz. W momencie, kiedy znajdowano taki teren, niekoniecznie doskonały do potemu, by wytyczyć obóz kwadratowy lub prostokątny, gdy znajdowano odpowiedni teren i czasami dostosowywano kształt obozu do tego terenu, na tym wyznaczonym, znalezionym terenie zaczęto narzędziami mierniczymi, przyrządem mierniczym wyznaczać tutaj obóz. Zaczynano od wyznaczenia miejsca na namiot wodza, czyli na pretorium, i tam ustawiano biały proporzec, i zadanie to zwykle było powierzane trybunowi. Przy wytyczeniu granic obozów posługiwano się właśnie takim przyrządem mierniczym, który się nazywał groma. I po wykonaniu tego zadania wyznaczano do głównych dróg miejsce dla głównych dróg i dwóch takich głównych placów, czyli forum i quaestorium. Czyli wyznaczano tutaj via praetoria i via principalis, które się przedzielały, tak jak widzieliście, pod kątem 90 stopni, i po wyznaczeniu tych ulic wyznaczano właśnie dwa place, a potem przygotowywano się do budowy pozostałych ulic oraz kwater dla niższych rangą oficerów. Wszystkie te ważniejsze punkty obozu były oznaczone chorągwiami. Żołnierze mieli już do obrzygu to opracowane. Jak ktoś już był dłuższy czas w Legionie, to z zamkniętymi oczami był w stanie wziąć się za wyznaczanie takiego obozu, ponieważ to była standardowa procedura, bardzo często powtarzana. Poza pracami mającymi za zadanie wyznaczyć miejsce noclegowe, wznoszono także fortyfikacje obronne. Warto jeszcze nadmienić, że właśnie najczęściej wybierano na takie castrum estiva miejsce właśnie takiego typu wzniesienia, jakieś takie miejsca widokowe i obronne. Ponadto taki obóz powinien być usytuowany przodem do zbocza i w miarę możliwości gdzieś tam blisko lasu, wody, co minimalizowało ryzyko zasadzki. Teren był wstępnie oczyszczany, legioniści zaczynali okopywać teren, a na straży stały kohorty z każdego legionu po jednej, tak jak tutaj właśnie widzicie. Jest budowa fosy, z której wysypuje się ziemię, i owa ziemia będzie służyć za wał. Każdy z legionistów, tak jak mówiłem wcześniej, którzy byli po reformie Mariusza nazywani mułami Mariusza, każdy z tych legionistów miał przy sobie ekwipunek do budowy umocnień. Były to jakieś oskardy, były to jakieś narzędzia właśnie budowlane i ciesielskie, a poza tym każdy z żołnierzy niósł jakiś element palisady drewnianej z rozebranego poprzedniego obozu. Także te paliki zbierano wszystkie do kupy i budowano z nich ogrodzenie lub palisadę. W międzyczasie budowano fosę i wały, a od samego początku budowy fosy i wałów
zaczynano stawiać Principia. Tutaj właśnie widzimy, jak legioniści przed wałami, na których wbijali ostro koły, przed budową tych wałów, wykopują rów i z niego wykorzystują ziemię do budowy wału. Przyjmuje się właśnie, tak jak powiedziałem, że wał powinien mieć mniej więcej 2/3 szerokości rowu. Tam nie było zbyt głębokich powierzchni. Tutaj mamy pokazane właśnie, jak dochodzi do budowy umocnień i palisady i muru. Z tyłu widzimy po prawej stronie w górnym rogu właśnie bramę, zapewne bramę, którą się wbija principalis, prawą albo lewą. I tutaj mamy właśnie typ obozu marszowego, więc nie mamy typowej bramy, tylko mamy przerwę w umocnieniach obozu. I z przodu mamy czoło, taką mini redutę z zasiekami, która broniła w tym momencie dostępu do obozu. Tak jak widzicie, tutaj żołnierze budują umocnienia. Obok wcześniej stoją odstawione tarcze i włócznie pilum, a przed nimi stoją dwa rzędy ochrony, właśnie w postaci kohorty. Tutaj podczas budowy tych umocnień legionista miał prawo odłożyć jedynie tarczę i włócznie albo oszczep. Czyli tak naprawdę budował te umocnienia w lorica segmentata lub w kolczudze, jakiejś bluzie kolczej, mając przy sobie pugio, czyli krótki sztylet oraz gladius. Odłożenie broni w przypadku, gdy zostało wykryte, mogło grozić śmiercią, tak samo jak przyśnięcie na warcie. Także kary tutaj były kolosalne i to był bardzo, legiony były bardzo karnym wojskiem, bardzo bezwzględnie były wprowadzane systemy kar, także oni pracowali w całym uzbrojeniu. Stawianie takiego obozu trwało od 3 do 6 godzin. Tutaj mamy pokazane to właśnie pracę nad fortyfikacją od drugiej strony, za wałów. Także widzimy ochronę, która stoi przed obozem, redutę ufortyfikowaną i budowę różnego rodzaju założeń. Tutaj widzicie, że oni mają uzbrojenie przy pasku. A to pominiemy, bo to już omawialiśmy. Kwestie tutaj budowy. Tutaj mamy znowu pokazane rozstawione namioty właśnie kontuberni, czyli ósemek, a dokładniej dziesiątek. Widzimy tutaj koniki, które tutaj są przywiązane do jakichś tam palików. Stoją namioty, mamy tutaj do czynienia już z momentem, kiedy wały, czyli ager i palisada walu zostały postawione, bo namioty można było w obozie dopiero rozstawić wtedy, gdy zostały zbudowane umocnienia zewnętrzne. Ta procedura nie obowiązywała w sytuacji, gdy padał deszcz. Wtedy najpierw ustawiano namioty, które były przewożone na mułach. Także tutaj właśnie widać, jakie są rozstawiane namioty. Jak to wszystko wygląda, jak tutaj po prawej stronie właśnie ściągane są z mułów namioty. Żołnierze rozkładają, uzbrojenie leży z boku, ale to podstawowe uzbrojenie, które wymagane było przez prefekta Castrorum, jest przy każdym z legionistów, żeby był gotowy do ewentualnej walki. Tak jak powiedziałem, obozy rozbijano blisko źródeł wody, a tutaj mamy taką grafikę, na której to grafice ktoś tam po ikonie. Właśnie podejrzewam, że tutaj zajmowały się tym pojeniem koni te dwie osoby, które były albo służącymi, albo technicznymi w kontuberni każdej. Tutaj na tej grafice widzicie właśnie
obóz od strony wałów, znowu od strony bramy. I widzicie taką dużą przerwę między pierwszym rzędem namiotów a palisadą. Wynik to jest tak zwane interwalum. Interwalum służyło po temu, że w trakcie zatrzymania w obozie na terenie właśnie tego interwalu przetrzymywano jeńców, przetrzymywano bydło i różnego rodzaju zdobycze. I ta przerwa duża od odległości od murów pozwalała zabezpieczyć obóz przed spaleniem. Polibiusz mówił, że po to używano interwalum, żeby wrogowie nie mogli ognistymi strzałami dosięgnąć namiotów żołnierzy. Dodatkowo, tak jak mieliśmy zbudowane właśnie tutaj umocnienia, na tej palisadzie były wystawione co 10 metrów straże. Tak jak widzicie, od wartownika do wartownika jest 10 metrów. Jest palisada, potem jest fosa, później jest wał i przed bramą jest umocniona reduta. Również z wartownikami. Do tego dodatkowo w czasie dnia oraz w czasie nocy objeżdżane te wały od zewnętrznej strony były poprzez ekwitów rzymskich jazdę, różnego rodzaju kilkuosobowe patrole i zmiany warty, które odbywały się co 3 godziny, były cały czas narażone na kontrolę właśnie konnicy. Tutaj te godziny były troszeczkę inaczej, bo tam było 12 godzin w dzień i 12 godzin w noc od wschodu do zachodu słońca. Także tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj jeszcze macie kolejną grafikę pokazującą właśnie z boku strażę na tej reducie zewnętrznej bramy oraz wartowników będących za palisadami. A po lewej rączce coś tam ściągają właśnie żołnierze z wozów. Rozbijają do końca obóz. Tu bym wam chciał jeszcze pokazać kilka minut rekonstrukcji ruin właśnie Casta Stativa, czyli takich obozów, które były długofalowe i były koszarami użytkowanymi przez dłuższy czas w jednym miejscu. Popatrzmy sobie chwilę, już nie będę tego komentował, chyba że tam coś będzie ciekawego, to zatrzymam. Long crossbow for massing and addressing the troops, and along the back, a row of offices with the central regiment shrine. You find those things in the ground, you've got a Principia. Other parts of Roman forts are also easily ideal by their footprints. Granaries had to be strong, buttressed on the outside to hold the weight of the regiment's food supplies, with raised floors to keep the air circulating and dry. Warto zwrócić uwagę na to, że tego typu konstrukcje kamienne to musiała być petarda na terenie Germanii barbarzyńskiej, gdzie, tak jak wiecie, były używane ziemianki, półziemianki i budowle w technice zdębowej, nie wiem czy sumikowo-łądkowej, ale generalnie budownictwo drewniane, tak. Called a turba, held about 30 to 32 soldiers, who were housed in the same buildings as their own animals, either in a room behind the stables or above them. This is the comparison of the walls in Ford to be ID'd by stone-filled pits in the stable rooms, which were soakaways for horse urine. These at Vendelanda are just being excavated now. Two face-to-face are just the right size to hold 32 horses on the ground floor.
stanie. I górna część użyta dla żołnierzy. Tutaj macie właśnie przykład takiego custom. Tak jak widzicie, budynki prostokątne to są budynki żołnierzy, a po środku jest Principia, czyli generalnie w centralnej części są budynki użyteczności publicznej, urzędnicze, tak, i dowództwa. Call it a hospital. The Vendelong tablets mention a hospital in the early 2nd century. And this building, dug at Halstead's back in 1898, has various rooms the right size to operate rooms, recovery rooms, and storage areas. Czyli jest szpital z wczesnych lat drugiego wieku. Mam to. Forts do come in all shapes and all configurations, but armed with the work of generations of archaeologists and historians, it's usually possible to make sense of those stones in the ground. As always, I hope you enjoyed the video. If so, please hit the thumbs up button and consider subscribing. Thanks for watching. Także, tak jak tutaj widzicie, to akurat były okazane te obozy długofalowe, z budynki stałe. Ale czy w przypadku obozów zimowych na przykład, w których były baraki lub kampanii letniej, gdzie były namioty, ten system cały został tak sam. Chciałbym wam jeszcze pokazać tutaj ze strony dzieje.pl krótki kilkuminutowy film na temat obozu pierwszego Legionu Italskiego w Nowe, w Bułgarii nad Dunajem i później jeszcze ewentualnie chwilę powiem na temat toalet, które w tym obozie Valetudinarium występowały, a były odzwierciedleniem toalet starożytnego Rzymu. Tak, taki off-top w kolei kwestii takiej, żeby rozluźnić się na koniec w ramach tego, że wytrwaliście tyle czasu ze mną. Zaczynamy. Nowe to jest obóz legionowy, wybudowany mniej więcej w połowie pierwszego wieku naszej ery przez rzymski legion jako stała baza tego legionu, pierwszego legionu italskiego na limesie dolnodunajskim. Nowe leży w dawnej prowincji Mezia Inferior, ale według naszych dzisiejszych standardów jest to Bułgaria, północna Bułgaria nad brzegiem Dunaju. Obóz rzymski jest robiony wedle pewnego schematu. Ten schemat jest znany, on się powtarza we wszystkich, ale oczywiście za każdym razem jest dostosowany do topografii miejsca. W przypadku Nowe mamy to miejsce bardzo dobrze położone, dlatego że ono naturalnie jest obronne. Najważniejszym elementem przy budowie obozu dla Rzymian były dwie zasadnicze drogi. Mamy Via Principalis, która przecina obóz na osi wschód-zachód i Via Pretoria, która przecina obóz północ-południe. U ich skrzyżowaniu znajdowała się komendantura obozu. Największą przestrzeń w każdym obozie zajmowały oczywiście baraki dla licznych legionistów, którzy tam po prostu mieszkali. Badania polskie w Nowe rozpoczęły się w 1960 roku jako badania wykopaliskowe. Badania trwają ponad 50 lat i być może najcenniejszym wynikiem tych badań jest to, że tak dużą przestrzeń, tak dużą powierzchnię ogromnego 20-hektarowego obozu udało się już odkryć i zobaczyć różne budynki, które się kryją pod ziemią. Tam został odkryty jedyny praktycznie tak świetnie zachowany, tak wielki i tak wczesny szpital wojskowy. My o tym, że szpitale wojskowe powinny być w twierdzach, wiedzieliśmy, ale nigdzie nie zostały one odkryte w całości praktycznie, także zachowane są mury. Byliśmy w stanie go w bardzo dobrym stanie odkopać i stwierdzić jego całe rozmiary, jego rozkład pomieszczeń,
i wiele ciekawych mniejszych lub większych zabytków też odkryliśmy w środku tego szpitala. W ostatnich latach tych wykopalisk było bardzo dużo, to jest parę kampanii. W ich wyniku mamy przede wszystkim baraki wojskowe, drewniane, całkowicie unikatowe 8. Legionu Italskiego. Baraki kamienne pierwszej kohorty, pierwszego Legionu Italskiego. Wspaniałą budowlę późnoantyczną, która być może była siedzibą Urzędu Miejskiego. Do tego oczywiście dochodzi cały zestaw unikatowych zabytków, w tym inskrypcje, naczynia, narzędzia, kandelabry. Jeszcze na koniec gwoli rozrywki. Jak już zupełnie na koniec pokażę Wam właśnie z tego valetudinarium, z tego szpitala w Nowe, toaletę dla żołnierzy, dla legionistów rzymskich. I powiem parę słów gwoli rozrywki już na sam koniec tego filmu. Jeszcze na zupełny koniec końców chciałbym Wam pokazać, jak wyglądała toaleta w valetudinarium, właśnie w szpitalu w Nowe, w obozie Legionu Pierwszego Italskiego. Tak jak widzicie, tutaj mamy do czynienia z prawdziwą toaletą publiczną. Jak to wyglądało? Wtedy nie było żadnych przepierzeń, tak jak widzicie. Mężczyźni spotykali się na takiej sali, załatwiali się przy sobie, rozmawiając o różnych tematach, nie wiem, o tym, jaka ustawa Senatu przeszła ostatnio, który gladiator najlepszym męstwem się wykazał, czy na przykład, nie wiem, które wino podrożało. Tak jak widzicie, tutaj macie drewniane podesty, multiple seat toilet, te brązowe podesty z dziurami, to są deski klozetowe, a poniżej macie taką rynienkę z wodą. Najczęściej ta woda płynęła w tej rynnie cały czas. W przypadku Nowe była doprowadzona woda z pobliskiej rzeki, także zaopatrzenie w wodę bieżącą było, tak dla zwierząt, jak i żołnierzy. I za chwilę pokażę Wam na innej grafice, jak mniej więcej korzystanie z takiej toalety wyglądało. Tu mamy zdjęcie z portalu To już było. .pl. I widzimy sobie właśnie, jak mężczyźni sobie siedzą, załatwiają się, rozmawiając o różnych tematach, załatwiając różne ze sobą tematy. To jeszcze jest pół biedy. Najgorsza jest faza końcowa defekacji, czyli ichniejszy papier toaletowy, który tutaj ten dżentelmen po prawo ma w prawej dłoni, siedząc na desce. Była to taki kawałek drewna, zakończony gąbką, która była zmoczona słoną wodą lub materiałem, wełną lub jakimś innym materiałem. To drewno było zakończone. No i dżentelmen się taką szczotką, która bardziej przypomina nasze dzisiejsze szczotki do mycia toalety, podcierał się taką szczotką i wkładał ją w tą tutaj rynienkę, którą płynęła cały czas bieżąca woda, i tą szczoteczkę po użyciu mył. Żeby było śmieszniej, ta szczotka z reguły nie była jego własnością i z własnymi szczotkami przychodzili tylko najbogatsi Rzymianie. Ta szczotka była na wyposażeniu toalety i korzystał z niej każdy, kto chciał skorzystać z toalety. Oczywiście pod warunkiem, że umył ją później w czystej wodzie. Bardzo higieniczne, bardzo przyjemne. W porównaniu z drugą wersją, jaka była używana, to i tak jest w miarę humanitarny, przyjemny sposób załatwiania sprawy. Bo druga wersja też ogromnie popularna, to było to, że po załatwieniu się taki delikwent podcierał się ręką i wkładał tutaj w te dwie misy, które stoją kamienne na środku, dłonie w celu opłukania ich z efektu defekacji. Po czym wychodził, te swoje piękne sygnety rzymskie, które miał na palcu, opłukał i wychodził z takiej toalety zadowolony, że jest czysty.
Także taki wniosek, jeżeli któreś panie narzekają na swoich partnerów teraz i w marzeniach mają gdzieś tam jakiegoś gladiatora wysportowanego, dobrze zbudowanego, to wystarczy, żeby sobie wyobraziły, jak się załatwia i się podciera ręką i wtedy od razu wyleczą się z jakichkolwiek marzeń o takim prawdziwym mężczyźnie rodem z filmu Gladiator. To by było, słuchajcie, na tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Czekajcie na następne odcinki, jeden albo jeszcze dwa odcinki o Legionach Rzymskich nagra. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, dużo wszystkiego skarbowego i do usłyszenia.